Już 2 lata minęło od dnia, w którym spotkaliśmy się tutaj na sztucznej murawie stadionu w Bytowie. Od dnia, w którym uruchomiono pierwszy zamiejscowy ośrodek Lechii Gdańsk. Co w tym czasie udało Wam się zrobić? To znaczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o te ostatnie 2 lata, to na pewno pozyskaliśmy dużo większą ilość chłopców, którzy uczestniczyli w zajęciach. Mirosław Jerzewski, prezes LKS-u 2 Bytów. Jak zaczynaliście? Ilu ich było? No myślę że przed podpisaniem około 100 chłopaków, czyli około 100% zwiększyła się ta liczba. Teraz jest ich już niemal 200. Tak, teraz jest ich, myślę, że około 200. Ta współpraca z Lotosem i Lechią, jakie ma przełożenie na to, jak wyglądają treningi? My dostajemy jako zamiejscowy ośrodek Lechii, dostajemy zakres ćwiczeń, na których musimy pracować, powiem tak, powiedzmy po piłkarsku. Cezary Kołakowski, koordynator grupy z Bytowa. I trenerzy, rozpisując swoje treningi, umieszczają odpowiednie ćwiczenie do odpowiednich grup wiekowych i na tej podstawie, no później jak są przeprowadzane testy, koordynator Tomek Borkowski i pan Zbyszek Oszmana, którzy kontrolują wszystkie dokumenty, które spływają z ośrodków, są w stanie stwierdzić, jaki postęp robi poszczególna grupa w danym ośrodku. Taka standaryzacja ćwiczeń w różnych miastach, w różnych zespołach, co ona ma na celu? Przede wszystkim, żeby każdy rocznik wykonywał te same lub podobne ćwiczenia. Oczywiście nie jest narzucone wszystko od A do Z, ponieważ daje nam się swobodę wstawiania swoich ćwiczeń czy wykonywania, ale koordynator Tomek Borkowski prosił, żeby te ćwiczenia później do nich przesyłać i oni będą tą bazę danych ćwiczeń rozszerzali. Natomiast standaryzacja ma na celu przede wszystkim, żeby dzieci wykonywały te same ćwiczenia i na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki postęp grupa robi. No i jeżeli później jedziemy, bo wyróżniający się zawodnicy z poszczególnych roczników wiekowych jeżdżą też do Gdańska na treningi grup Lechii Gdańsk, no i jak wykonują ćwiczenie chłopcy z Lechii, no to tym chłopcom naszym też jest łatwiej, bo te ćwiczenia już znają tutaj, powiedzmy, z Bytowa, z Ustki, ze Słupska. Chłopaki, słyszałem, że wy już trochę tutaj powygrywaliście. Nie mogło być inaczej, po prostu my jesteśmy bardzo zgrani i no po prostu jesteśmy drużyną, która się szybko rozwija i po prostu przed chwilą byliśmy w Okręgówce, a teraz już gramy w Pomorskiej z prawdziwymi zespołami. Z Arką, taką jak Lechia, Arka czy, nie wiem, Elana, Toruń. Jak wam idzie z tymi najbardziej znanymi zespołami? Bardzo dobrze, czasami są gorsze wyniki, a czasami lepsze. Ogólnie nam bardzo na razie w tej lidze dobrze idzie. No ale też wygrywaliście takie pojedyncze puchary. No można powiedzieć, że to były pojedyncze puchary, ale my już jesteśmy naprawdę dobrze zgrani i znamy się kupę lat. Od dawna już trenujecie razem? 5 lat. Czego się nauczyliście w tym czasie? Kiwać, dobrze strzelać. Zaczynałeś od kiwania, to chyba trener nie jest zadowolony. Znam trenera Kołakowskiego, on zawsze mówi najpierw podać. Najpierw podać, potem zagrać. A kiwanie na końcu? Tak jest. Najpierw trzeba dobrze się zgrać z drużyną, a na końcu akcje indywidualne. Co robicie na treningach? Jak one wyglądają? Ćwiczymy technikę, strzały. No. Treningi są różne, czasem ciężko, czasem łatwo. Bywa tak, że gramy cały trening, a bywa tak, że po prostu są mordercze ćwiczenia i upadamy na głowy. Mordercze ćwiczenia? Co to znaczy? W południe, gdy było około 38 stopni, no wtedy były te najcięższe treningi. Nie dość, że tak gorąco, to jeszcze musieliśmy ostro trenować, bo czekała nas ta liga, bo jeszcze wtedy się przygotowaliśmy do Pomorskiej Ligi i musieliśmy ciężko trenować, żeby tak naprawdę dobrze wypaść. No ale ciężka praca popłaca. No bardzo popłaca, bo wyniki widać. Dobra, idziemy! Biegniemy! To my zostawiamy chłopaków i idziemy teraz w kierunku rodziców. Andrzej Marcinkowski, tata 12-letniego Łukasza. Co skłoniło pana do tego, żeby zapisać tutaj swojego syna? Po pierwsze, syn chciał grać w U2, dlatego jeżeli taka była jego wola, no to tutaj nie trzeba było go zmuszać i taką decyzję podjęliśmy. Obiecałem mu tylko, że będziemy go wspierać w tym, co chce robić. Wcześniej trenował judo. Najlepszy jest taki moment, że chce trenować piłkę nożną i od ponad roku już jest w U2. Ale dlaczego akurat U2? Tych szkół jest przecież wiele piłkarskich. Po pierwsze, U2 to jest klub, który działa przy szkole, do której na co dzień uczęszcza, a po drugie współpracuje z Lotosem, co też i Lechią Gdańsk, co też miało niebagatelne znaczenie, bo dobra opieka, profesjonalny system szkolenia, pewnie sama marka Lechia też przyciągająca jest, stąd pewnie ta decyzja syna. Dostrzega pan, że syn rozwija się nie tylko sportowo, nie tylko piłkarsko, dzięki temu, że uczestniczy w tego typu zajęciach, chodzi na wspólne treningi, czego to go uczy? Obowiązkowości, systematyczności? Tak, no tak to i tak było z treningiem jego judo i teraz piłką nożną, treningi 4 razy w tygodniu.
to powoduje, że musi połączyć i zajęcia w szkole, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, no plus treningi, tak? I to jest tak, że jako rodzice nie musimy go pilnować w tym, tak? On sam wie, co chce robić i z naszej strony ma to wsparcie, że musimy go dowieźć z miejscowości spod Bytowa tutaj na treningi, czy przy szkole, czy na stadionie. I to robimy, ale tego on już on sam pilnuje. Pierwsza sprawa. Trening, o której zaczynamy? 16.30. A o której byliście na boisku? No 16.50. No 16.40. Przychodzicie 20 po, idziecie do pana po kluczyk, nie czekacie, aż wam ktoś przyniesie. Nie macie 6 lat, żeby trzeba było po kluczyk łazić. Idziecie sami, bierzecie kluczyk, 14.30 jesteście na boisku, przygotowani, każdy ma już piłę i macie być gotowi. Tak? Chłopaki, dzisiaj stałe fragmenty, trochę poćwiczymy jeszcze, musimy trochę to doskonalić, to co robiliśmy przez dłuższy czas, co staraliśmy się robić, może tak? Na początek bierzemy sobie tak, piłeczka. To Artur Śmigiel, jeden z trenerów. Jak widać, porządek musi być. Porządek w życiu na boisku obowiązuje. Także tutaj każdy z trenerów skupia się, żeby nie było bałaganu, bo jak będzie bałagan na treningach, to później nie wyegzekwujemy pewnych rzeczy